Lato już na półmetku. Wreszcie wychyliło się słońce zza chmur, ale dla wielu jest to czas intensywnej pracy. Ostatnio przedstawialiśmy Państwu kontynuację projektu ścieżki pieszo-rowerowej, która ma połączyć Kolbudy z Gdańskiem. Dziś dalszy ciąg inwestycji w gminie. Przygotowujemy się do inwestycji z powiatem gdańskim. To jest nakładka asfaltowa i retusz drogi przy cmentarzu w Pręgowie, no retusz dość solidny z przełożeniem sypiącego się po dziesięcioleciach płotu. To jest budowa przy drodze powiatowej wspólna chodnika w Otominie. Z inwestycji, które są na etapie przygotowania, warto jeszcze wymienić wielofunkcyjną świetlicę wiejską z funkcją strażnicy w Lublewie, mały orlik przy szkole podstawowej w Bielkówku i plac zabaw dla przedszkolaków przy zespole szkół w Kolbudach. Ale to nie wszystko. Z inwestycji takich większych, które realizujemy, to jest remont i przebudowa ulicy Siostry Faustyny w Kowalach. Jest to dosyć znaczne zadanie o wartości przekraczającej 1 000 000 zł. Poza tym robimy jeszcze w rejonie ulicy Polnej włączenie do drogi wojewódzkiej 221 w Lublewie ulicę Polną. Na ukończeniu są też bardzo ważne ze strategicznego punktu widzenia inwestycje, czyli pierwszy etap drogi do terenów przemysłowych i stacja uzdatniania wody w Bąkowie. Jest to duże zadanie inwestycyjne. To są dwie nowsieńkie studnie z stacją uzdatniania wody, które to pozwoliły w zasadzie już pożegnać się z zakupem wody z SOR-u Neptun Gdańsk. Cała gmina Kolbudy będzie miała swoją znakomitą wodę ze studni głębinowych, a nie z ujęć powierzchniowych. No a poza tym swoje to nie tylko lepsze, ale tańsze. Dzięki tym inwestycjom gmina Kolbudy przeobraża się nie do poznania. Nowa infrastruktura to wielka szansa na nowe miejsca pracy i lepsze gospodarowanie własnymi zasobami. Polecamy również zobaczyć rowerem i pieszo z Gdańska do Kolbud oraz festyn rodzinny w Kolbudach na otwarcie lata. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.